Dzień dobry Państwu. Dzisiaj nietypowo rozmowa z dnia poza naszym studiem. Skorzystaliśmy dzisiaj z gościny Łowczego. Jakby nam się Pan przedstawił jeszcze? Łazowski Krzysztof, przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnowie. W Tarnowie. Witam serdecznie. Oczywiście. A spotykamy się tutaj z ogólnopolskim problemem, o którym wszyscy rozmawiamy ostatnio, czyli odstrzale dzików dla jednych, czy realizacja planu łowieckiego. Czym to się różni i jak to się powinno nazywać według Pana? Oczywiście w kontekście tych wydarzeń, tego co dyktuje sytuacja ta epizodyczna związana z afrykańskim pomorem świń i walką z tą jednostką chorobową, mamy przed organizacją Polskiego Związku Łowieckiego olbrzymie wyzwanie, które można podzielić jak gdyby stosownie do Pana pytania dwutorowo. Z jednej strony mamy gospodarkę łowiecką planową i tak to się odbywa na bieżąco w kołach łowieckich, które dzierżawią wody łowieckie i mają określone limity do pozyskania. Natomiast w kontekście dzika, jako tego gatunku, który jest tutaj głównie na uwadze, na podstawie już zmiany legislacyjnej i tej sytuacji bieżącej, mamy zadania gospodarcze, które są ukierunkowane na redukcję tego gatunku, a nie ograniczanie liczebności, co do to, co dyktuje gospodarka łowiecka i jej metodyka. Wręcz na dzień dzisiejszy sytuacja jest tak ważna i tak poważna z punktu widzenia gospodarki narodowej, że mamy do czynienia już z takimi definicjami takiego pojęcia jak depopulacja tego gatunku i to jest to zadanie, które właśnie stoi przed naszą organizacją. Stąd tym się to różni, że dotychczasowy odstrzał wiązał się z planową gospodarką łowiecką, natomiast na dzień dzisiejszy mamy do czynienia z redukcją liczebności do minimalnych zagęszczeń przewidzianych normami ustawionymi tutaj ustalonymi w ramach tej walki z chorobą ASF i ten gatunek myśliwi redukują odstrzałami w jak największym stopniu. W skali kraju, o ile dobrze odczytujemy te dane, to jest 210 tysięcy osobników. Czy Pan się zgodzi, że to taka jest liczba do redukcji? To znaczy, mając na uwadze to, że w ogóle planowość gospodarki łowieckiej, która dotyczy gatunków przyrody ożywionej, a taką jest dzik, ma charakter pewnego szacunku i założenia, oczywiście pewnej prognozy, to te dane, które Pan pokazuje, z pewnością nawiązują do szacunku założeń gospodarczych, hodowlanych, jakie zostały skomponowane przez dzierżawców obwodów łowieckich u progu 2018 roku i u początku sezonu gospodarczego, który rozpoczął się w ubiegłym sezonie, w ubiegłym roku kalendarzowym i trwa do 31 marca roku 2019. Stąd pojawiające się cyfry i te my jako przedstawiciele, jako tutaj pracujący już zawodowo, zajmujący się zawodowo łowiecą, również łowczowie okręgowi, widzimy te cyfry w mediach podawane, magiczne 200 ileś tysięcy, 210, wynika z pewnej prognozy, jaka została założona ilości osobników do pozyskania u progu poprzedniego sezonu gospodarczego i tego, który się kończy w tym roku kalendarzowym. Co to oznacza te 210, jak to realnie można by było przełożyć na odbiorców? Zakładało się u progu tamtego roku, że idąc trendem tej ilości populacji, jaka wygenerowała się w obwodach łowieckich i co w zestawieniu z dynamiką pozyskiwania zakładaliśmy, a tym, że ASF i choroba zobowiązuje dzierżawców do redukcji tego gatunku, zakładali dzierżawcy obwodów łowieckich, żeby ilościowo pozyskać tyle, żeby te zagęszczenia były minimalne. I faktycznie być może, że z tych szacunków wynika, że to jest jeszcze 210 tysięcy, ale proszę pamiętać, że to jest prognoza, to po pierwsze szacunkowa, u progu tej liczby zwierząt, która była inwentaryzowana w zeszłym roku, to po pierwsze, a po drugie należy pamiętać, że cyfra, jaka jest podawana, dotyczy całego kraju, który z punktu widzenia siedliskowego dla dzika jest bardzo różnorodny i te zagęszczenia są w naszym kraju nieproporcjonalne z terenów południowo-wschodniej Polski do terenów zachodniej Polski czy północnej, gdzie siedliska, pojemność siedliskowa, tak zwana, i parametry hodowlane obwodów są inne, stąd
okaże się, że docelowo odszczelenie 100 tysięcy dzików może być już wyjściem naprzeciw właśnie walki z ASF-em i tego, co my oczekujemy z punktu widzenia gospodarczego, a kolejne 100 tysięcy faktycznie zostaje nie tylko niewykonane dlatego, że koła tego nie będą chciały, ale tego dzika po prostu poprzez ten błąd szacunkowy w obwodach nie będzie. A jak to wygląda w Tarnowie? Bo mówimy o Polsce. Jakie tu są szacunki, to znaczy jaki mamy, jaka jest ta liczebność i ile do strzału? Zarząd okręgowy w Tarnowie właściwy terytorialnie i tutaj miejscowo gospodaruje i zarządza 66 obwodami łowieckimi na powierzchni blisko około 360 tysięcy hektarów powierzchni użytkowej i na tą powierzchnię przekłada się taki szacunek, o który Pan pyta. Ta dynamika pozyskiwania wzrastała. W ubiegłym roku sięgnęliśmy w ciągu roku gospodarczego, to jest też 12 miesięcy, tylko w przełożeniu roku kalendarzowego, osiągnęliśmy pozyskanie na poziomie 5 tysięcy dzików z tego terenu z małym haczkiem. Natomiast w tym obecnym, trwającym sezonie gospodarczym pozyskanie na dzień dzisiejszy jest nie osiąga nawet 50% tego wskaźnika, który był w roku ubiegłym, a związane ono jest z tym, że większość dzierżawców obwodów łowieckich zanotowała bardzo duży spadek liczebności tego gatunku w obwodach i polowania intensywne, które odbywają się i brak minimalnej ilości, czy przepraszam, maksymalnej ilości do pozyskania tego dzika, czyli nie ma jak gdyby do niego limitów gospodarczych, które zarząd okręgowy nakładał, nie mamy okresów ochronnych, a więc aktywność pozyskiwania jest duża. Pomimo tych ułatwień i aktywności myśliwskiej, pozyskanie nie osiągnęło, tak jak powtarzam, 50% i pewno nie osiągnie. Jeżeli osiągnie, to zaledwie 50, tylko dlatego... 50% z tych 15 ubiegłorocznych, tak? Z tych 5 tysięcy ubiegłorocznych, tylko dlatego, że tego dzika po prostu w obwodach już tyle nie ma, albo jest o bardzo, na tyle małej ilości, że jego pozyskiwanie jest nieco utrudnione. Czyli nie grozi nam krwawa sobota, tak jak to... Ludzie w internecie sobie wypisują. Tak. Niezależnie od tego, że my mamy świadomość tego i dzierżawcy obwodów też mamy, ja jako koordynator tu działania KUL, że ta walka z ASF-em i redukcja dzika jest konieczna, stąd my aktywność podnosimy do maksymalnych swoich możliwości, ale proszę i uspokajam nie tylko wszystkich tych państwa, którzy są jak gdyby tym zaniepokojeni, ale też i rzesze myśliwych są zaniepokojeni, że taka drastyczna redukcja dzików to nie jest zadania, to nie jest działania gospodarcze i te myśliwskie, które do tej pory były w naszych regułach. To po pierwsze, nie grozi nam krwawa ani sobota, ani niedziela. Podchodzimy do zadania bardzo starannie i wykonamy to zadanie jako zadanie nie tylko zlecone, ale zadanie programu ogólnopaństwowego z największą starannością, pomijając... Dalecy jesteśmy od tego i nie będzie to miało wymiaru właśnie krwawej soboty czy niedzieli, jak to Pan nazwał, tylko dlatego, że to pozyskiwanie będzie na poziomie dotychczasowym i ono nie ma wymiaru tego masowego, dlatego że tych dzików i ta zagęszczenia są naprawdę już mocno ograniczone, stąd nie będzie tego wymiaru rzeczywistego w przyrodzie odnośnie tej masówki, ponieważ tego osobnika nie ma. A co się dzieje z mięsem z takiego dzika później odstrzelonego? Czy zgodnie z... przepisami obowiązującymi w tym zakresie zwierzyna będąca w stanie wolnym jest własnością Skarbu Państwa, a po pozyskaniu staje się własnością dzierżawcy danego obwodu łowieckiego i docelowo dziki pozyskiwane przez myśliwych trafiają w dużej części na tak zwany użytek własny, czyli są odkupywane przez myśliwych we własnym zakresie po cenach ustalonych, najczęściej są to ceny skupu, natomiast znacząca jeszcze część tych dzików i ich tusz trafia do wyznaczonych punktów skupu. A ta choroba nie przeszkadza w handlu dziczyzny? Mhm. Jednostka chorobowa ASF-u jest tą, która nie zagraża populacji ludzkiej bezpośrednio w kontakcie ze spożywaniem mięsa i ona de facto nie przekłada się na zachwianie tego przepływu tych tusz, czyli odkupywania przez myśliwe we własnym zakresie. Natomiast z punktu widzenia obrotu handlowego, ale już mówimy tutaj o obrocie przez podmioty koncesjonowane, z pewnością wpływa. ASF ma znaczenie, ale już w skali globalnej, gospodarki narodowej czy handlu ogólnopolskiego. Natomiast jeżeli chodzi o przeznaczanie tusz na użytek własny i to, co się dokonuje obrotu tuszami wobec czy wśród dzierżawców, nie ma to większego znaczenia. Płynność w tym dalej
dalej w tym kierunku. Chciałem przy okazji zapytać o inną rzecz, o samo polowanie, bo w tej chwili jest tak, że jest to też taki temat dosyć drażliwy. Myśliwi z koła danego polując rozstawiają swoje tabliczki, że to odbywa się polowanie. W większości stawiają je też na prywatnych posesjach i mają do tego prawo. Czy zdarzyło się tutaj już na Pana terenie, że ktoś wystąpił o wyłączenie danego terenu z obwodu łowieckiego i złożył taki stosowny wniosek? Prawdą jest, że myśliwi, wykonując polowanie, wchodzą na powierzchnię też prywatne. Przy tej okazji pragnę zasygnalizować, że według naszych norm prawnych my, jako członkowie PZD Koła, dzierżawiąc obwody łowieckiej, dzierżawimy prawo do polowania i prawo do wchodzenia. Mamy prawo do polowania i dzierżawienia tej prawa własności co do korzystania z tych gruntów tylko pod kątem polowania. Ale niezależnie od tego, faktycznie w ubiegłym roku, wychodząc naprzeciw orzeczeniom Sądu Najwyższego w naszym kraju, który podkreślił znaczenie prawa własności, pojawił się obowiązek znakowania tabliczkami. To, co Pan wskazuje, to po pierwsze, to ma znaczenie dla przede wszystkim dla bezpieczeństwa i utrzymania bezpieczeństwa i porządku w organizowanych polowaniach, to po pierwsze. A po drugie, ustawienie tych tabliczek ma zasygnalizować, dać obywatelom do wiadomości, że korzystają również myśliwi, między innymi z tych nieruchomości prywatnych. To jest pod względem bezpieczeństwa. Ale niezależnie od tego, pojawiły się kolejne przepisy, zmiany ustawy, faktycznie pod kątem wyroków Trybunału, że właściciele nieruchomości prywatnych, które wchodzą w zakres granic obwodów łowieckich, mogą dojść do przekonania i mają prawo właśnie zrealizowania swojej własności co do wyłączenia. Czy trafiły się takie wnioski? Z tego, co pamiętam, w okręgu tarnowskim mamy chyba około 5 takich zgłoszeń, takich wyłączeń, przepraszam, gdzie decyzjami podmiotów są one wyłączone z granic obwodów łowieckich, te nieruchomości wnioskowane. A na koniec o samych myśliwych chciałem zapytać, ponieważ nagonka straszna w internecie. Czy przybywa chętnych? Jest jakiś ruch tutaj w tym kierunku? No, nie ulega wątpliwości, że środowisko myśliwych i niezrozumienie, pewno zbyt może nie do końca jeszcze pełna wiedza społeczna, budzi takie od dawna może nie do końca pozytywne skojarzenia, ale brak zaufania, tym bardziej w obliczu tych wyzwań związanych z walką z ASF-em, choćby te polowania wielkoobszarowe i to, co się masowo o nich przekazuje, mogą powodować niejako taki dystans pozytywnych informacji do naszego środowiska. Czy przybywa? Zainteresowanie członkostwem w naszej organizacji, z tego co obserwuję, ma charakter w miarę stabilny. W okręgu tarnowskim co roku mamy okazję, przyjemność, ale i obowiązek. Jednocześnie promujemy około 100 nowych członków zrzeszenia PZD. Bardzo Panu dziękuję za to, że chciał nas Pan dzisiaj gościć. Dziękuję Państwu również przed kamerami i telewizorami. Dziękuję serdecznie Panu, dziękuję Państwu.